No cześć i czołem, drogi widzu. Gelokuero z tej strony w epizodzie 4 mapie numer 5. To oznacza, że najprawdopodobniej będziemy tutaj mieli finisz tegoż właśnie epizodu. Co tu się dzieje? Otworło się przejście. Okej. Lucky Arrowback, Black Bow, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, mnie za bardzo nie interesuje. Mamy 3 gemsy, możemy sobie coś tutaj wykupić. Pytanie brzmi, czy chcemy. Increase the maximum ammo of incorporated guns and the pistol SMG ammo carry. Increase the maximum explosion radius. No dobra, niczego innego sobie nie zafunduję, więc zwiększymy sobie amunicję. No i ruszajmy. Okej, to jest w ogóle jakaś inna rękawica. Tak jest. No okej, rozumiem. Ocie panie, król złoty. Jeden przełącznik ogarnięty. Taka muzyka w ogóle, taka całkiem fajna. Shotgun Rush. Okej. Sekret 0 na 8, side areas 1. Dobra. Weźmiemy sobie może rewolwer. Poszło. Może nie do końca najłatwiej, bo bardzo chaotycznie, no ale się udało, nie? Tu coś mamy w ogóle. Sekrecik. Okej. Moglibyśmy się trochę wycwanić. Nie, chyba nie bardzo. O Jezu, ja mam 38 punktów życia tylko. Dobra, będzie trzeba wrócić teraz tutaj trochę apteczek podbierać. Bo no, nieciekawie to wygląda z takim życiem. Amunicji pełno. No dobra, jakaś najdrobniejsza apteczka zebrana, także tyle dobrego. Tam nie wejdę. Tu jest amunicja. O, jest jeszcze jedna. A na pewno lepiej 98 jak 38. Nie, chyba tak to nie działa. Prędzej w ten sposób właśnie.
Dobra. Dobra, teraz są ci wybuchowi panowie jeszcze. Ktoś nie żyje. Tamten już zginął, bardzo dobrze. Okej. Chyba cisza i spokój. Teraz możemy się rozejrzeć do jakimiś tam, powiedzmy, sekretami. No nie, no raczej tam nie będzie. Nie będę przecież do lawy wskakiwał. Może być tutaj, nie? Apteczki to jest najważniejsze dla mnie. Pięknie. Sekrecik. Dobra, zmienimy na spokojnie. Ale tak nie mam. Sideria, spoko. Zaraz sobie wyjdziemy, tylko zbierzemy tutaj tą amunicję. W dalszym ciągu sekret tylko jeden odkryłem. To mnie troszkę martwi. O! No już drugi. Także nie ma tragedii. Że on tak łazi na boki.
O Jezu. Oj, akurat nie to miałem zastosować, no ale dobra. Niestety nie mamy amunicji do rękawicy też. Tylko jeszcze jeden przeciwnik, który broni złotej runy i plot gema oczywiście, combo shot. Ciekawe co to może być. Dziwnie to wyglądało. Inferno Gauntlet Slaughter 2. No spoko, już prawie koniec. 75 na 81 zabójstw. Co prawda sekretów trochę mniej, no ale... Wychodzi na to, że to chyba nie jest jednak ostatnia mapa. Chociaż... Zaraz się okaże. Dobra, wylądowaliśmy tutaj. Zobaczymy jeszcze tam co jest, zanim przejdziemy tutaj. Chyba, że to właśnie będzie koniec. Chyba ta. No i jeszcze jeden. Musimy wyłączyć tutaj kryształ. Aktywne są wszystkie. Teraz pytanie brzmi, czy... się przejście pokazało, ale to nie, my chyba nie chcemy do przejścia, bo to pewnie będzie opuszczenie poziomu. Jeszcze sobie tam zobaczymy, czy czegoś ciekawego nie znajdziemy. O Jezu, było blisko. Teren jest całkiem obszerny. Tego rodzaju przypomina piekło, nie? Piekielną świątynię. No mamy w tym miejscu zapis. Ciekawe czemu. No ale tak poza tym to nawet sekretu żadnego nie ma. Dobra, to nie pozostaje nam nic innego jak... O Jezus, a tu coś jest. Nie mówię, czy nie pozostało nic innego, jak opuścić ten poziom. I mamy super sekret. O. Cerberus Infernal Revolver. Zupełnie przypadkiem, nie, bo spadłem sobie do wody. Do lawy, przepraszam.
Ja pierniczę. Masakra. Nieźle, nieźle. The front leads to the next level. I kolejny poziom to wulkan. No nieźle. To widzimy się w kolejnym odcinku. Za ten oczywiście bardzo dziękuję. No i do zobaczyska. Prawdopodobnie tym razem w finale właśnie tutaj epizodu 4. Trzymajcie się.